Sejm uchwalił ustawę, która uszczelni zakaz handlu w niedzielę. Od teraz sklepy, które świadczą usługi pocztowe, będą mogły być otwarte w niedzielę, pod warunkiem, że przychody z tej działalności przekroczą 50% przychodów placówki. O nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę wnioskowała przede wszystkim Solidarność. Wczoraj w Sejmie opowiedziała się za nią większość. Ustawa została przyjęta z poprawkami przez 272 posłów. Przeciw było 135, a od głosów wstrzymało się 37 polityków. Nowelizacja sprawi, że w niedzielę będą mogły być otwarte tylko te sklepy, które wykażą, że rzeczywiście zajmują się przede wszystkim usługami pocztowymi, a nie handlem detalicznym. W ustawie zapisano, że przychody z usług pocztowych będą musiały stanowić ponad 50% pozostałych przychodów danej placówki. Oprócz tego wprowadzono również poprawki. Dotyczą one m.in. rozszerzenia katalogu osób spokrewnionych, z których nieodpłatnej pomocy w niedziele handlowe będzie mógł korzystać przedsiębiorca. W dalszym ciągu zakaz nie obowiązuje m.in. działalności pocztowej, a ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwieciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach i restauracjach. Za jego złamanie grozi od 1000 do 100 tysięcy złotych kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy kara ograniczenia wolności. Teraz ustawa trafi do Senatu.